Na pewno wiecie, że niewielkie detale są bardzo ważne, jeśli chcecie wyglądać wyjątkowo. I dlatego pokażę Wam dzisiaj piękny pierścionek w stylu mini. Ładny, prawda? Przekonacie się, że łatwo go zrobić. Przygotujcie tasiemkę w grochy, czarny filc, czerwoną włóczkę, klej do materiału, nożyczki, no i oczywiście pierścionek. Ten nadaje się idealnie do naszego zadania. Zapytajcie Wasze mamy, czy mają coś podobnego. Na początek wytniemy dwa paski z czarnego filcu, jeden trochę dłuższy od drugiego. Z dłuższego kawałka zrobimy głowę mini, a z krótszego jej uszy, więc musimy jeszcze przeciąć go na pół. Używajcie nożyczek pod okiem kogoś dorosłego. A teraz na drugi kawałek nałożymy klej do materiału i zwiniemy go. Widzicie? Głowa mini jest już gotowa. Aby zrobić kokardę, weźcie kawałek tasiemki w grochy, nałóżcie warstwę kleju i złóżcie go. Zwiążcie tasiemkę czerwoną włóczką, aby powstała kokarda. Zróbcie zupełek i odetnijcie nadmiar włóczki. Teraz przykleimy kokardę do główki mini. Na koniec przyklejcie głowę mini do pierścionka. I gotowe! Ładny, prawda? Wyjątkowy pierścionek dla dziewczyn Mini and You. Jeśli chcecie jeszcze raz zobaczyć, jak to się robi, zapraszam na nasz blog Mini and You. Pa, pa!